Siemano, witam was, kolejny odcinek z gry Vampyr. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Przed nami misja, która nazywa się Antidotum. Musimy znaleźć Antidotum na tą zarazę i powoli chyba będziemy kończyć gierkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, znajdujemy się przed siedzibą tego klubu. Zapomniałem, jak ten klub się nazywał, ale od niego będziemy niestety potrzebowali krwi Marszala. Tak, Williama Marszala, i problem jest taki, że on, ja pewnie tej krwi niestety nie dostanę. No właśnie, i w tym jest problem. Jak my się tu będziemy mogli teraz dostać? Na przykład na plecy jakoś? Oni mnie tutaj nie wpuszczą. Jak mam uzyskać krew Williama Marszala? To jest piękne pytanie, bo jestem w właściwym miejscu, mi się wydaje, tak na 100%. Myśmy musieli chyba jakoś pójść na plecy i się włamać tam. No i to jest, i teraz czujemy generalnie tego. Teraz czujemy generalnie konsekwencje naszej decyzji, którą podjęliśmy wcześniej, czyli nie przemieniliśmy najbogatszego człowieka w wampira. No i oni teraz mi nie chcą dać tej krwi niestety. W ogóle mnie nie chcą wpuścić do środka, co dopiero krwi dać. Także będziemy musieli to załatwić w jakiś taki bardziej, powiedzmy, sprytny sposób. Na przykład pójść tutaj. Myślę, że jakoś tędy musimy się tutaj włamać. I liczmy na to, że akurat tutaj nie obstawili drzwi. Ale coś czuję, że będzie przed nami jakaś bitwa, nie? Bo że oni mi tak nie dadzą przecież wejść. A tam jest kurwa 20 wampirów, ty. To nie będzie takie łatwe, mi się wydaje, nie? Zobaczmy. Klub Ascalon. Oj! I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Dobra, jakoś damy radę. Widzę, że jeszcze nie uprzątni ciał. O, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak myślałem właśnie, że to się tak skończy, że niestety nie mam wstępu. Jest jak jest. O kurde, ile oni mają poziomy w ogóle. Ty, jakie one mają poziomy oni. Powalone w sumie. Ej, co jest grane, nie? Jakie koksy. Łożysz, kurczę, blaszkę. Nie no, 35 kurczę poziom? Co jest w wariacie grane? Poczekaj, bo tutaj trzeba to jakoś sprytnie rozwiązać. Na początku chciałbym od niego trochę krwi. Także pyk. Ojojoj, widzowie, to będzie długa i ciężka naprawdę wyprawa. Najgorsze jest to, że nie za bardzo mam jakby co z tym zrobić. No nie mam poziomu. Trudno, mógłbym pozabijać mieszkańców, bić te poziomy, ulepszyć swoją postać, żeby była dużo, dużo lepsza, ale no musiałbym pozabijać mieszkańców. A tego niestety nie chciałbym robić, bo tutaj wszyscy, którzy zostali do zabicia, mi się wydaje, no to zostali już tak naprawdę zabici. Każda zła postać tutaj już nie żyje, która mogła nie żyć. Nie wiem, czy... Znaczy nie, no jest jeszcze... Moglibyśmy pochodzić, bo tam po dokach, mi się wydaje, jest kilka postaci takich podejrzanych, którymi mógłbym się zająć. Natomiast wtedy status dzielnicy już spadnie do takiego poziomu, że będzie taka lipa, że będzie w ogóle sam chaos, nie? Poczekajmy może te 7 sekund, aż mi się ten sień zrespi. Wtedy użyjemy... Ojojoj. Tylko żebym miał kurwa okazję poczekać. Dobra. Ucieczki, ucieczki i piąteczki. Dobra. No kurczę, powiem wam szczerze, nie było łatwo, nie? A on jeszcze żyje, co jest? On był jakiś... Co jest grane? On miał odporność. Czemu to mi nie zadało damage'u? Kurde, to zwykły Bob, nie? To nie może tak być, że zwykły Bob mi takie coś robi, ej. Ała. To jest powalone, stary. Nie no, musimy chyba iść do doków, nie? Bo jak tak dalej pójdzie, to jest... Nie no, tragedia. Tylko problem jest taki, że właśnie w tych dokach, ja sobie tutaj odpalę te doki i tak dalej, nie? Zobaczcie, tu status mieszkańców jest krytyczny. No jest tu kilka postaci, którymi moglibyśmy się zająć, którzy są wkurzający. Na przykład ta Edwina Cox, ona na przykład była do hipnotyzacji i moglibyśmy to zrobić. Ona jest na 5 poziom, moglibyśmy ją zahipnotyzować. Tak samo tutaj, wydaje mi się, że... Chociaż nie, tutaj nie ma nikogo, bo tutaj praktycznie same pielęgniarki. Tutaj, czy był ktoś zły? Wydaje mi się, że ten ksiądz, nie? Też moglibyśmy wziąć z niego krew, także mielibyśmy już 3000 krwi. Moglibyśmy jeszcze tu jakiegoś gagatka, nie?
chyba jakiegoś Benjamina, wydaje mi się Palmera, on jest złym gościem, też moglibyśmy kolejne trzy koła, także no, jest kilka postaci, które moglibyśmy generalnie zabić. Aczkolwiek no, teraz bym musiał się nabiegać i nabiegać, naszukać i naszukać tych postaci. Chyba, że jak przy okazji będziemy w dokach, no to po prostu zrobimy, nie? Tak, bo szczerze mówiąc nie chce mi się biegać. Tak już pomijając też wszystko, to nie chce mi się po prostu najzwyczajniej w świecie tam zadupcać. Proszę, żeby tu nikogo nie było, nie? Siema. Jest tu ktoś? Czy ja sobie mogę jąknąć? Krewmar... A gdzie jest ty? Znajdź Rodgrave'a. Nie ma tutaj krwi marszala, chociaż to podobno miała być krew marszala, nie? Czy nie? Czekaj, czekaj, może tutaj? Nie, tutaj jest ten dziennik, w którym się wpisywaliśmy, powiedzmy. No i krwi marszala nie widzę, może piwnica, co? Jest, Lord Rodgrave. Z nim chyba mamy porozmawiać, z tego co pamiętam. Tu już byliśmy i kradliśmy wszystko, co można ukraść. Czy on gdzieś na dole się znajduje? Dobra. Bo on zazwyczaj był na górze, dlatego tak instant, że tak powiem, poszedłem na górę, nie? Bez zastanowienia. Witam. Mam nadzieję, że porozmawiamy jak ludzie. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Pytanie teraz tak naprawdę, czy jego duma będzie większa od tej misji, którą poprzysiągł sobie, czyli że będzie ratował Brytanię i będzie służył Brytanii. To trochę jest za mocna opcja, wydaje mi się, nie wtrącaj się do mojej misji, także może spróbujmy go przekonać. To ostatnia nadzieja dla stolicy. To jest bardziej ważne niż ten klub, ty albo ja. To jest Londynu's last hope. Rozumiem. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. No widzisz, proste, że oczywiście wasz los spoczywa w moich rękach, bo wy jesteście uselessami, tylko potraficie napadać na ludzi biednych. No i co? I czas udać się po prostu dalej. Mamy kilka miejsc do odwiedzania, te niestety miejsca są bardzo, bardzo porozsiewane po całej mapie. Jedne znajdują się u góry, to miejsce, w którym my chyba teraz jesteśmy, to jest gdzieś na środku, tak powiedzmy, mapy. No i mamy jeszcze doki, wydaje mi się, do których warto by było się udać. Kliknijmy sobie mapę, tak, żeby na pewno się tu upełnić. I od się kryce, tam muszę biec. O kurde, widzowie, to jest długa podróż generalnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja wam to chyba skipnę, tą podróż. Bo to będzie zwykłe bieganie po tych szpitalach i tutaj, po tym miejscu. Widzimy się, jak już będziemy tutaj w obrębie tego miejsca. Nie wiem, czy tutaj nie jest masowy grób, ale chyba tu jest masowy grób. No to co, widzimy się, jak już tam będę. Albo spotka nas coś ciekawego. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się tutaj przy kolejnym podpunkcie naszej misji i to, co się wydarzyło w międzyczasie, to słuchajcie, postanowiłem zabić kilka postaci, mianowicie postanowiłem zabić ojca Tobiasa. Przypominam, że ojciec Tobias to nie był dobry gościu, bo on stwierdzał, że na tego, że Hiszpankę i tak dalej można leczyć paląc innych ludzi żywcem. Także no nie był to spoko ziomuś, dostałem 5000 punktów doświadczenia za jego życie, także decyzja chyba dobra została podjęta. W ogóle tu jeszcze mam nieznane postacie, a mam wrażenie, że już kończymy tą gierkę, szczerze mówiąc. A to są chyba postacie, które generalnie zaginęły i ja je mogę odnaleźć, tak mi się wydaje. Tylko bym musiał się pochodzić trochę po kanałach. Podleczyłem kilka postaci, cztery z tego co widzicie, z tego względu, że tutaj, żeby ten poziom dzielnicy nie spadł na wrogi,
Zabiłem też Joe'ego Petersona. Ten gościu nie był dobry, on tam wyłudzał haracze i tak dalej. Teraz już nie żyje i generalnie to był stary Harego Petersona. No i młody musi sobie jakoś bez starego poradzić, chociaż oni się tak za bardzo chyba też nie dogadywali. To tyle, jeżeli chodzi o zabite postacie. No i generalnie musimy znaleźć teraz musimy uzyskać krople krwi króla Artura. Od jakiegoś ziomka, od Gufleya McCulma, kimkolwiek Gufli McCulm jest. A tu się. A, oni się tu biją. O kurwa, ty, Gufli. A dobra, to jest jakiś wampir chyba. A nie! Czekaj, kto to jest? To jest wampir, tak? Bo my go przecież przemieniliśmy, teraz sobie przypomniałem. Siemano! Dobra, to ja pomóc. Dobra, bigo, bigo! Bij wilkołaka. W ogóle tutaj nie ma za bardzo wyjaśnienia, czym są do końca wilkołaki, tak szczerze mówiąc. Wiemy, że istnieją, ale nie wiemy na przykład jak się rodzą i tak dalej. Dobra. Chciałbym z tobą porozmawiać, wariacie. Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Nie mogę powiedzieć, muszę powstrzymać katastrofę, mogę powstrzymać epidemię. I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My god, you're a terrifying creature. Gosiu, ty jesteś vampirem i łowcą vampirów, ty się otrząśnij. Do you understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Ty też, przecież jesteś vampirem, wariacie. Czemu ty o tym nic nie powiesz? Nie. O, może teraz powie nam kilka informacji. No właśnie. How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire. No i chuja. Your worst nightmare in truth. Czy będziesz odejdziesz od stróżu? You leave the guard now that you are what you are. Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Nie podoba mi się to. Wiedziałem, że to głupia decyzja. Not for now. But you had better behave, doctor. Nie no, łowca vampirów vampir, to trzeba być idiotą, jesteś debilem strasznym. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. No, no i wszystko jest tłumaczone. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch, one time leader of Priwen. He killed my father in front of me, helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Zaiste jesteś skomplikowanym człowiekiem, to już nie mogę powiedzieć chyba człowiekiem, wampirem. Szkoda, że niestety nie mogę ci pierdolnąć, szczerze mówiąc. Bardzo miałbym na to ochotę, bo kurczę, no to nie była chyba dobra decyzja w takim razie. On nie za bardzo chce odejść, myślałem, że kiedy go przemienimy, to on zmieni troszeczkę perspektywę tego wszystkiego i stwierdzi, że faktycznie może to, że ktoś jest wampirem, to nie oznacza od razu, że jest najgorszy. No ale jednak okazał się strasznym głupkiem ten ziomuś. My name is Zhao Xun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Zhao Xun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity.
some way to remember my dear Matthew. Na cmentarzu to raczej nikt ci nie będzie przeszkadzał. A jakby ktoś ci przeszkadzał, no to to raczej bym uciekał. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew. Pogadajmy so tylko much. Dwa zdania i dalej to nam się nie chce. Dzięki, trzymaj się w takim razie, Xiao Xiu, o ile dobrze to wymawiam. Niestety nie znam angielskiego, aczkolwiek jakiegoś azjatyckiego języka. Wydaje mi się, że to jest albo japoński, albo chiński, no nie? Xiao Xiu. Bardziej chyba brzmi chińsko. Japońskie imiona są takie, nie wiem jak to określić, takie bardzo dostojne, tak mi się wydaje, że takie... Takie no, tak, wydaje mi się, że na przykład nazwisko Nagasaki to jest chyba tego, nie? Japońskie nazwisko. Jest takie bardzo Nagasaki. A tu jest Xiaxiu. Różnią się? Niedużo, ale dla spostrzegawczego ucha jest to do wychwycenia. Dobra, ja muszę się stąd ewakuować. Widzimy się już na miejscu następnej misji, 210 metrów. Bo po drodze mamy dużo przeszkód, też chciałem pozabijać jakieś postacie i się ulepszyć, także widzimy się za chwilkę. Dobra, więc znajdujemy się już na miejscu, jesteśmy w kostnicy, w której to mieliśmy taką pierwszą, poważniejszą chyba misję. Właśnie w tej kostnicy musieliśmy znaleźć coś, nie pamiętam co, ale chyba jakieś lekarstwa czy coś takiego. No i musimy poszukać insuliny tutaj. Czy jestem na pewno w dobrym miejscu? A nie jestem, jestem w tragicznym miejscu, nie tu miałem być, kurczę blaska. No, no ale dobra, już zacząłem tutaj, to niech będzie. Możemy sobie porozmawiać z naszym ziomkiem, czyli doktorem Swansea. Też zamienimy kilka słów z nim, bo tutaj jest dostępny jakiś nowy dialog. A przy okazji chyba czas wyewoluować i poulepszać sobie tutaj nasze różne rzeczy. Mogę to użyć? Mogę i to mi odblokuje serum wytrzymałościowe. Jeszcze to mogę i to mi odblokuje co? Antidotum, stworzenie antidotum, dawka insuliny, ok. Teraz zobaczmy tak. Co możemy ulepszyć? Możemy ulepszyć to. To mi da... zmniejszy moje obrażenia, także nie chciałbym tego robić. Tutaj też nie mogę nic już ulepszyć. Tu mogę jeszcze obrażenia ulepszyć zamiast zmniejszać zużycie energii. Kurczę, to nie jest taki głupi, tak szczerze mówiąc. Ale dobra, zostawmy może na razie tak jak jest, jeżeli chodzi o szabelki. Jeżeli chodzi tutaj o doskonały kołeczek, też mamy, co ciekawe, wszystko użyte, wszystko ulepszone. Jeżeli chodzi o tutaj, też mamy wszystko ulepszone. Właściwie tutaj mam wszystkie poulepszone te bronie. Nie wiem, na jaki ciul ja kupowałem jakieś tutaj rzeczy. Dobra, no to wszystko jest tu ulepszone, nie da się już mieć lepszego eku. Chyba, że da się mieć jakąś lepszą szabelkę i tak dalej. No ale jeżeli to co mamy, to mamy ulepszone na maksa, bo może tak. No i teraz warto by było na przykład leczenie sobie polepszyć. To by kosztowało mnie 2000 2000 punktów doświadczenia i wykorzystujesz więcej krwi, by natychmiastowo się uzdrowić. Ok, a tutaj wymieniasz natychmiastowy wzrost poziomu zdrowia na szybszą regenerację. No wydaje mi się, że to bym użył, szczerze mówiąc, szybsza regeneracja. Chociaż może, szczerze mówiąc, nie wiem. Ciężko. A wydaje mi się, że to. Ulepszmy. Tutaj też możemy dalszą, kolejną część to ulepszyć. Chyba tego nie chcę. Ja się aż tak dużo nie leczę. Jeżeli chodzi o pazurki, to nas nie stać, bo 6000. Otchłań też nas nie stać, bo bardzo dużo to kosztuje. Więc możemy ulepszyć tam. Na przykład włócznie krwi możemy zrobić, bo to tylko w sumie 1000 kosztuje. O te cienie, a z drugiej strony to się ta gra się wtedy zamienia w League of Legends, że ja spamuję wszystkie przyciski. Więc wydaje mi się, że może wydajność krwi warto by było ulepszyć, bo to kosztuje jakieś grosze. Praktycznie, że ulepszmy sobie wydajność krwi na poziom 3. I wydaje mi się, że tutaj, co to jest? Wytrzymałość możemy ulepszyć. Tak, wytrzymałość zdecydowanie chcielibyśmy ulepszyć na kolejne poziomy. 3 poziom jest nasz. No i to by było chyba na tyle na razie. Jeżeli chodzi tutaj o ulepszanie, możemy dodać jedno serum lub plus 10 naboi. Kurczę, te plus 10 naboi procent, ale to mi da jeden nabój tak naprawdę, to chyba nie chcę. Myślę, że możemy się kimnąć. Status dzielnic pospada, będzie tragiczny. O tym nie pomyślałem.
Przypadkowe zgony. Mieszkańcy Londynu żyją w strachu przed lekarzami. Zbyt późne interwencje, bezczelnie faworyzowanie niektórych pacjentów i eksperymentalne kuracje. Szpital boryka się z gorszą chorobą niż wielu pacjentów. No kurczę, niedobrze. I co? Stan dzielnicy? Nic się chyba takiego nie wydarzyło, jeżeli chodzi tutaj o dzielnicę. Stan dzielnicy stabilny. Tutaj pewnie będzie tragedia. Stan krytyczny, okej, nie ma najgorzej. Tutaj wyleczyłem kilka postaci, ale też kilka postaci zabiłem, także nie wiem, czy wzrośnie na szczęście o 2%. Także te postacie, które zabiłem, to chyba nie dużo wnosiły do społeczeństwa. Tutaj o 1% spada, bo stan dzielnicy... więcej spada. Stan dzielnicy niestety krytyczny jest. Dobra. Ale nie mamy żadnej dzielnicy na chaosie tak zwanym, czyli wszystkie dzielnice działają w miarę... Sprawnie to może za mocne słowo, ale działają przede wszystkim. Nie ma tam totalnego chaosu, także jeszcze jest ok. Porozmawiajmy sobie z doktorem Swansea. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... Well, I'm just like you. Cox, to karać? Wstydu nie masz? Nie wiem, szczerze mówiąc. To kara? Wstydu nie masz? Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Ja cię kręca. Nie no, słuchaj. Ja się teraz nie mogę zahipnotyzować? Chyba nie możemy. Jak samo poczucie? Teraz to mnie wkurzasz, nie? Have you news of Geoffrey McCollum? Fatalne decyzje. Myślałem, że on będzie humble, nie? Taki... Nie będzie taki cocky, tylko będzie właśnie taki humble. Nie wiem, jak to po polsku. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts! Debil, nie? What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Debil. Nie no, jak cię przemieniam, normalnie zabijam cię, nie? Tylko nie mogę cię zahipnotyzować. Taki jest problem. Chyba nie mogę zabić wampira. W sensie tak, że wyssać z niego krew. A to akurat fajne. No tak, może być dobrym lekarzem. Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Dobra, nie, to była tragedia. Co ja wybrałem? On jest jakimś debilem totalnym. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Nie, nie, ale masz... Nie. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I nie, no mogę się domyśleć, że to jest idiota, nie? Are you not afraid Priwen will find you? Next time they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Ja wydałem 3000 punktów doświadczenia, a mogę zyskać 5. To znaczy, że jestem minus 8000 przez tego. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did.
Elizabeth. Goodbye. I on się kręca, ja naprawdę nie mogę go przemienić teraz i jakby zahipnotyzować, no nie mogę. Szkoda, fest, szkoda, nie? Szkoda, że nie możesz być lepszym wampirem od innych wampirów. Musisz być równy, jak w komunizmie. Wszyscy jesteśmy równi. No dobra, także lipa, nie? Wyszło ostatecznie strasznie do kitu, miało być dobrze. A wyszło, kurczę, jak zwykle, no nie? Dobra, czy ja tędy się udam do tej kostnicy? Wydaje mi się, że kostnica jest chyba tutaj, nie? Z tego, co tak generalnie pamiętam. Liczba zdobywanych punktów doświadczenia z mieszkańców, których wysysasz, zależy od jakości krwi. To prawda. Zawsze przed tym, jak tutaj wyssiemy krew, używamy antidotum, antidotum, lekarstwa na przykład. I o kurwa, ty. Panowie! Czekaj, tu się można jakieś skradać, nie? Chyba. Nie pamiętam. Kiedyś mi pokazywali jakiś tutorial ze skradania, ale na samym początku gry chyba. Kompletnie ani razu tego nie użyłem. O, co to na przykład jest? A, tak, tak, no. O kurwa. No i dupa. Plan był dobry, w każdym razie, tak mi się wydaje. Pyk, zrobimy to po staremu, jak to mówią. Musimy, co my w ogóle z tej kostnicy musimy zabrać, bo już nie pamiętam kompletnie. Jakby małe przypomnienie od gierki, by było super, jakby mi gierka przypomniała, co mieliśmy tutaj dokładnie zrobić. A, insulinkę musimy przynieść, dobra, już pamiętam. Dzięki wariacie, trzymaj się. Fajnie, że mamy teraz tyle tego, tyle wytrzymałości. No i szukamy przede wszystkim tej insulinki, chociaż oczywiście nie będę na... Kurczę, przypadkiem mi się klikło, żebym wyszedł. Oczywiście nie będziemy narzekać, jeżeli tutaj znajdziemy smary i tak dalej. Chociaż, no nie ma tutaj broni, która by mi się przydała. W sensie, która jest lepsza. Nie mam nawet co już ulepszać. Nie mam mega dużo smarów i tego wszystkiego, ale nie mam broni, która by była lepsza aktualnie w ekwipunku. Mógłbym pewnie zabić jakąś postać na wysokim poziomie, powiedzmy właśnie jak ten doktor Swansea. Pewnie od niego zyskałbym jakąś fajną broń, jakiś sztylecik na legendarnym poziomie, którym mógłbym jeszcze potencjalnie może ulepszyć. No natomiast nie mam aktualnie takiego czegoś przy sobie. Dobra, idziemy, gdzie idziemy? Pamiętam, jak się srałem na samym początku, idziemy chyba na dół. Zegareczek. No pamiętam, jak tu chodziłem w tej kostnicy, no nie fajnie było. A teraz, teraz to już jestem w świecie wampirów staruchem. Już nie jestem nowonarodzony, już nie cykam niczego, nie? Dobra, kostnica zgaduję, że będzie na samym dole. Dziwnie by było, jakby kostnica była akurat na samej górze. Dobra, pakujemy się. Niestety nie na tego użyłem tego, co chciałem. Ten problem. Na początku trzeba zabić na pewno, kurwa, tego gagatka z tym krzyżem, bo on jest, kurwa, za mocny, nie? Bo tu on... Stop! Nie, stop, panowie, kurwa. Pomyłka chyba jakaś zaszła, nie? Stop, bo ja umieram. Umieram, stop. Czekaj. Kurwa, co jest grane? Ile tu jest gości, nie? Stop, chłopie, otrząśnij się, ty. Dawaj krew. Co jest grane, nie? Ile gości? Po jednym kolesie trzeba zabijać, nie? A jest taki syf. Chłopy. Czekaj, ładuj. Szybko. Dobra, drugi. Ładuj. Dobra. Nic mu prawie nie zadałem niestety, au. Ładuj. Jestem w dupie. Dobra, dwie osoby zgarnęły ciosa. Leczanko. Dobra, ładuj. Mamy co ładować? Dupa, nie mamy co ładować. Kołeczek. W takim razie wchodzi w grę, dawaj krew. Dobra, jest okej. Wyleczymy się, zadamy trochę obrażeń po jednym gościu. Czyli na początku, tak jak mówiłem, zawsze zaczynasz od adekery, a tutaj widzę, jest adekery do zabicia. Pyk, adekery nie żyje. Tanka zostawiamy na końcu, chociaż mocny jest ten tank. Trzeba mu na pewno przyznać. Za drzwi. Za drzwi. I cios, pyk. Dobra, mamy to. Chyba, że chłop mnie rozdupcy, nie? Uciekaj, a ja nie mam krwi, nie? Problem, piątka. Jo, cię kręca, dawaj. Mudź. Proszę. Tak jest, mamy to. Ale było fest ciężkie, dobra. Ja lubię się tak wywalić na samym końcu, jak już nie mam życia i niczego. Dobrze, że się udało. Zbieramy tutaj tego. Zbieramy tutaj, co mają przy sobie. Chociaż raczej są to składniki, które nam się nie przydadzą. Dobrze, że tutaj pouzupełniali tą miejscówę.
panowie, to mogę chociaż sobie pozbierać jakieś fajne rzeczy. Już mi postać miecz wyciąga, także chyba coś się zaraz będzie działo. Znajdź insulinę w kostnicy. Tutaj może jakaś insulinka? Nie ma. Tutaj? Tutaj pamiętam, był ten pacjent, którego badaliśmy niestety bardzo dokładnie. Tutaj mam zamkniętą rzecz. Czy insulinka będzie mi się ładnie świecić, żebym ja wiedział, że to jest insulinka? Czy będę musiał to tak... czy będzie mało widoczna? O. Chyba, że możemy przejść dalej teraz. O. Otworzymy te drzwi, pójdziemy na prawo. Tu były zablokowane i może możemy tu... Uuu. Czyli to jest taka prawdziwa A nie, byliśmy tu już kiedyś, pamiętam. To była bitwa prowadzona, pamiętam jednak. Kurczę, no mocne postacie. 35 poziom. Nie jest to w tak zwaną kaszę dmuchał, nie? Jest się z czym mierzyć. Jest to stanowczo spore wyzwanie dla mnie. Takie postacie... Ogólnie te postacie są solo nawet mocne. To dopiero jak w drużynie działają dwuosobowej, ale dobra informacja jest taka, że mam teraz dużo wytrzymałości i to mi fest pomaga, ta wytrzymałość. Bez tej wytrzymałości to na pewno bym to przegrał. Także dobrze, że akurat ulepszyliśmy tą wytrzymałość. Powinno być git teraz. Przez to, że mam dużo wytrzymałości, to mogę machać tym mieczem jak powalony. Nie, nawet nie są mi w stanie zadać ciosa teraz. Teraz to są tak zwane bobki. Dobra. Czy tu znajdziemy insulinę jak poprzednio? To jest moje pytanie. No nie widzę, żeby tu była insulina. Pokazuje mi, że insulina jest na górze. Co ciekawe, znajdź składniki, poszukaj insuliny. No tak, pokazuje mi na górze gdzieś. Czyli chyba to, że my tutaj właściwie wbiliśmy na sam dół, to był głupi pomysł. Musimy się udać na górę. Z powrotem właściwie. No dobra. A, na samej górze to jest gdzieś. Zapomniałem, żeby patrzeć na te znaczniki, co mi pokazują niestety. Dobra, tu może znajdziemy insulinkę. Nie, 12 metrów gdzieś jest pokazane. To co, kolejni wrogowie, ale i tak było chyba ok. Wydaje mi się, że biliśmy na dół i tam pozbieraliśmy jakieś ciekawe rzeczy, chociaż coś się zadziało przynajmniej. Nie wiem, czy ja dostaję doświadczenie za to, że ich zabijam? Chyba niekoniecznie właśnie, to mnie wkurza. Że nie dostaję doświadczenia. Albo jak dostaję, to jakieś grosze praktycznie. Jeżeli chodzi o punkty doświadczenia, a szkoda. Bo wtedy to właściwie warto jest omijać wszystkie walki. No, jak ja nic praktycznie z tych walk nie mam, to po co też mam tego, nie? To po co mam też walczyć i marnować swój czas. Jakbym dostawał doświadczenie, punkty doświadczenia, to by było spoko, bo wtedy bym nie czuł, że marnuję czasu, nie? Na przykład walcząc. I bym prowadził pewnie każdą walkę. Tak jak w innych grach, zazwyczaj w grach masz tak, że dostajesz punkty doświadczenia nawet za zabicie zwykłych mobów, nie? Jest to w miarę logiczne. Tutaj też powinno... A, dostaję 15 punktów doświadczenia. Dostaję, a to mało strasznie. To już się przy samym końcówce zorientowałem, że dostaję punkty doświadczenia. Insulinka powinna być tutaj, prawda? A tutaj chyba przeciwnik był jeszcze jeden. Nie, na dole ktoś jest. Jakoś dziwnie mu serce bije. Pompki chyba robi, ty. Ty, ja takie rzeczy mogę rozwalać? O kurde, co ty nie gadasz, ty? Pik. Jocie kryńcy, dobra. Mamy insulinkę? Mamy. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. And much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Doktor Polescu, a kto to doktor Polescu? Gościu, który stworzył insulinkę? Całkiem możliwe, dobra. Czy tędy wyjdziemy? Nie, tutaj nie ma wyjścia, ale gdzieś chyba tutaj było. To jest nasze wyjście. No i udajemy się z powrotem do szpitala, idziemy do kryjówki, tworzymy antidotum i co dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Podajemy to antidotum tej chyba lasce, która jest w kanałach, nie? Czyli odwiedzamy tą matkę, czy jak ona się tam nazywała, babuszkę. No nie wiem, ta laska w każdym razie, co tam żyje w tych kanałach i wygląda jak ghoul. Jest oczywiście skalem. I tam pomaga innym skalom. Nie wiem, zapomniałem kompletnie, jak ona się nazywała. Teraz właściwie jej twarz będę pamiętał do końca pewnie życia. Serio, ja tak mam, ale jeżeli mi
Byś 1000 razy powiedział jej nazwę, to bym kurczę i tak nie pamiętał, nie wiem. Ja jakiś dziwny gościu jestem. Dobra, pakujmy się do środka, wzrokowcem bardzo jestem. Pakujmy się do środka i pakujmy się przede wszystkim tutaj na naszą górę. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i uda się wyleczyć tutaj do miasta Londyn, bo jeżeli nie uda nam się teraz wyleczyć Londynu, to jest mega problem, bo generalnie dzielnice mi upadają, nie? Są na skraju niestety. Także, nie, spać to nie idziemy na pewno. 900 punktów doświadczenia, nawet nie mam co, nie ma co iść w Kimę i z tego względu też nie pójdziemy w Kimę, że to w ogóle sobie rozłożę, że jak idę w Kimę, to mi się dzielnice psują. Także na pewno nie idziemy w Kimę. Tak jest. Misja zaktualizowana. Zniszcz źródło plagi w Londynie. Muzyczka się zmieniła na inną, taką bardziej chyba dramatyczną. Gdzie jest... O, żeż kurczę, blaszka, nie no. Widzowie, chcecie towarzyszyć mi w tej genialnej i długiej podróży? 400 metrów? No idzie wolno, nie? Znaczy teraz idzie w miarę szybko, że sobie biegniemy i to wiecie, ale muzyka jest. Tak, chyba zbliżamy się do finału, wydaje mi się. Fajna muzyczka. Problem jest taki, że teraz to się wydaje, że my szybciutko tam pójdziemy, bo już 350 metrów, ale prawda jest taka, że pewnie na 15 przeszkód niestety napotkamy po drodze. Prosto w lewo, okej. Mniej więcej idziemy mapą. Dobrze, że mamy tutaj te wszystkie ścieżki podblokowywane, także jest, także teraz możemy się swobodnie poruszać. Czy ja dobrze poszedłem? No dupa dobrze poszedłem. Tutaj w lewo jeszcze trzeba prosto iść. Coś takiego. Dobra, tutaj kurczę. Chciałbym się nie zbugować. Trzymaj się, wariacie. Puszczaj. Nie chcę z wami bić się. No skoro nie wiedzą, że jestem wampirem, pewnie z twarzy, co? Wyglądasz szpetnie jak... Strasznie wyglądamy szpetnie. To znaczy oczy są całe czerwone. Nie wiem dlaczego akurat nasze oczy. W sensie, jak spotkaliśmy te inne wampiry, które na przykład teraz przemieniliśmy, to one jakieś oczy mają normalne. Tylko my mamy jakieś, nie wiem, kurwa, giga czerwone. Kij wie dlaczego. Dobra, zostaw mnie, puść mnie. A my tu ludzie nie lubią, nie? Fest. Wampir przeciwko wampirowi, nie? Nie za kolesie. My się tu powinniśmy trzymać razem, jak rodzina. Mix, wariacie, a nie. Czy ja tędy jakoś przejdę na drugą stronę? To jest moje pytanie. Kurczę, chyba tak, chyba będę musiał tam teleportować i przejść przez tamto miejsce. Spróbujmy jeszcze, czy nie ma tradycyjnych drzwi. Są. Czy tam tradycyjnych... Nie wiem, jak to się nazywa. To nie są drzwi. Otwór. Przejście. Nie, jak się nazywają takie drzwi, znaczy takie przejścia, w których nie ma drzwi. Jak na przykład w domu masz tak jakby wejście na drzwi, ale to nie są drzwi. Ale w ogóle syf jest w tych dzielnicach. Straszny. Nie wiem jak się nazywałem to. Łuki? Chyba łuki. Tak na 90%. Dobra. Tego wilka musimy tutaj zabić. Nie ma innej opcji niestety. Chciałbym nie striggerować tamtych wampirów. Dałem radę? Dałem, bo chciałbym przejść na drugą stronę. Tak szybko, jak to tylko możliwe. As soon as possible, man. No i jesteśmy przy, no właśnie, przy tym miejscu, przy tym schronieniu tego ziomka, tego Shona, którym zresztą już nie żyje, bo go zabiliśmy. Kurczę, wydaje mi się to głupią decyzją, co podjęliśmy, ale no teraz już jej nie zmienię. Pamiętam, że tędy się jakoś schodziło do kanałów. Tylko pytanie brzmi jak? Jakoś tutaj on miał taką kryjówkę chyba. Dobrze ja mówię? Czy nie, chyba tędy się wychodziło z kanałów, a wchodziło się chyba zupełnie gdzieś indziej. Kurczę, no nie pamiętam właśnie. Zaraz się przekonamy. Zablokowane, szkoda. Może tędy jakoś, może po prostu normalnie do kanału wejdziemy kanałami. No, a może i nie. Nie widzę tutaj, żeby były drzwi jakieś. Kurde, no nie pamiętam jak się wchodziło do kanałów. Pamiętam jak się wychodziło, na pewno tą kryjówką górną. Ale jak się wchodziło do kanałów, spróbujmy tą standardową metodą, którą miałem pierwszą na myśli. Czyli jeszcze raz się zapakujmy tam i
I wejdźmy do jego tego pomieszczenia tam. To jest chyba jego pomieszczenie? Dobrze mówię? Ja dobrze mówię, to nie jest jego pomieszczenie. Gdzie on mieszkał? Miał tutaj jakieś tego księdzowe rzeczy, typu krzyż i tak dalej. Czy to w ogóle nie było tutaj? Kurczę, no zgubiłem się trochę. Nie będę ukrywał. Może to było na dole gdzieś, tutaj może to było. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo już kompletnie tego nie pamiętam, nie? Pochodzimy jeszcze z 30 sekund, ale... Coś czuję, że nie znajdę... To był jego chyba... Jego siedziba? Też nie wiem, czy to prawda w sumie. Ty, jak się tam dostać? Halo? Może trzeba faktycznie wyjść na zewnątrz? Nie wiem, kurwa, jak się tam dostać. Kompletnie o tym zapomniałem. Ty, miałem się jakimiś strzałkami kiedyś kierować, ale... Tutaj nie widzę żadnych strzałek. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, więc jesteśmy na miejscu, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie ten Sean właśnie miał swój ołtarzyk i gdzie go zabiliśmy. Mamy tutaj wejście do kanału, wtedy się możemy udać, spotkać z tą naszą, właśnie nie wiem jak ona się nazywała, ciągle nie pamiętam. W każdym razie możemy udać się do wylęgarni. Mogę wam też sprzedać ciekawostkę, bo jestem, słuchajcie, ostatnia misja, także dzisiejszy odcinek może trwać bardzo długo. Może trwać ponad godzinę, jeżeli będzie trwał na przykład 2 godziny, to podzielę sobie to na 2 odcinki, ale możliwe, że będzie trwał 1,5 czy tam godzinę i 40 minut, wtedy pewnie zostawię jeden dłuższy odcinek na sam koniec. To jest ciekawostka numer 1, bo niestety gry online zaspoilerowały, co będziemy robić i niestety już nie będzie tego efektu. Wow, dobrze wiem, co nas czeka, bo chciałem sobie przeczytać opis misji Królik Doświadczalny, tak jak tu zejść do tych, jak wejść do tych kanałów, no i no ale oni stwierdzili, że jednak po co tak delikatnie to zrobić, pierdolną cały spoiler na pół ekranu, no i dupa. Nie ma tutaj nikogo. To jest pierwsza ciekawostka. Druga ciekawostka, słuchajcie, jest taka, że... A gdzie my mamy znaleźć Harriet Jones? Tam idzie krew, więc może po tej krwi pójdziemy, co? Druga ciekawostka jest taka, że wiem, że jeżeli bym zostawił Shona jako tego skala, to niestety by się wydarzyło niefajna rzecz, bo praktycznie ten Sean by sobie zamienił ten swój... przybytek, to schronienie, które on prowadził, zamieniłby sobie praktycznie w jadłospis, w jadłodajnie, gdzie miałby, kurczę, łakome kąski, no i totalnie by oszalał i zacząłby jeść po prostu każdą randomową osobę, i tam by była straszna masakra, jakbyśmy teraz tam poszli, także ostatecznie dobrze wyszło, że go zostawiliśmy, że go zabiliśmy, a nie zostawiliśmy w takim stanie, w jakim był. To jest taka ciekawostka, ale też pewnie jakbyśmy go zamienili w wampira, to by się wydarzyło coś innego, także... If I'd come earlier, they would still be alive. Ok. Nie ma co myśleć o przyszłości. Myśmy o przyszłości, wariacie. Znajdź Harriet Jones. Obawiam się, że Harriet Jones nie znajdziemy, ale znajdziemy kogoś innego. Siema, wariacie. Take not a step further, child, for you are unprepared. You at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions and you answer them. Dobrze, krótko z nim. Spijać moją mądrość. Dlaczego wybrałeś akurat mnie? Only you could provide a modern scientific answer to this ancient mystical threat. Okej. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child.
Your choices have made you. Only you can save this land. Prastare zagrożenie. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. Czyli diablica jakaś, tak? What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood. You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Okej, nie ma cielesnej formy. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. A nie powie nam. Servant of the Red Goddess and protector of this land. Ale chuj, nie? I have many names. Jedną z nich jest? Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Myślałem, że to jest tego, no z William w sumie. I'm here to stop Harriet. Tak dużo gadaliśmy o tym Williamie, że myślałem, że to William. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath. Nasza królowa? Pokimane? To ona? And who is this queen? She is the Red Goddess. Amuran? The queen of blood. In my youth, 100 lifetimes Croft? Ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. Jak twoja matka? A moja ta... Dobra, nic nie rozumiem. The Celtic goddess of war. Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. Wiecie, co by było fajne? Gdyby teraz stworzyli Vampira 2 i Vampir 2 by się jakby odbywał w prawdziwej rzeczywistości, nie? Naszej dzisiejszej, to by było powalone. I znowu na przykład z tą plagą, tylko że zaraz COVID-a, plaga wampirów, czy coś takiego. To by było fajne, ciekawe by było na pewno do oglądania i do grania. I zobaczyć naszą główną postać po raz kolejny, tylko w dzisiejszym świecie. Byłoby to na pewno coś ciekawego. Na Unreal Engine 5. But a disaster is at the same time both less and... Żeby moja postać nie biegała, jak biegnę, to w lewo. Ja biegnę, a moja postać chłopie w lewo, nie? A ja biegnę do przodu. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Jeżeli chodzi o chodzenie, to jest absolutnie tragicznie zrobione. Dobra, to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą rozmowę. Chcę tylko powstrzymać epidemię. Och, ktoś może mnie w dupę. Mogę już iść? However, I have produced a more efficacious version. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter?
What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Kurde, on tak gada, że mam nadzieję, że nie będzie tak, że jeżeli ja zginę, to nagle wszyscy umieramy i jest zakończenie złe. A to jest, przypominam, twórcy Don Winter Entertainment, czyli twórcy Life is Strange. Oni pewnie lubią sobie takie zakończenie piknąć. Pewnie będzie wybór na końcu, ile przez całą grę nasze wybory średnio mają znaczenie, to... You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Dobra, z drogi śledził.